Miewasz czasem wrażenie, że to życie jest już za małe dla ciebie, jakbyś nie mieściła się w tym skrojonym niegdyś na siebie gorsecie. Intuicyjnie wyczuwasz, że możesz więcej, chcesz więcej. Czasami to, czego pragniesz, jest już sprecyzowane, a czasem wciąż mętne. Ale wiesz, że tu, gdzie jesteś, nie ma spełnienia, jesteś spragniona, dusisz się. I zaczynasz być świadoma tego, że nosisz na sobie gorset. Może nawet jest piękny, strojny, ale koniec końców, jakkolwiek by nie wyglądał, on zabiera ci powietrze. Gorset jest tym, co nas najmocniej ściska, ogranicza. To te wszystkie ramy, przekonania, fakty, przyzwyczajenia. To te wszystkie sterowane lękiem mechanizmy, które podszeptują, a potem krzyczą, że tego nie można, nie wypada, to trzeba, to jest dobre, możliwe, a to nie. Większość ludzi żyje kulturowymi kodami i dlatego jest im tak duszno. Ten bezdech to życie pod dyktando odruchu, steruje tutaj tobą nawyk. I nagle, gdy zaczyna brakować ci tlenu, czujesz niepojętą pustkę, chaos, zagubienie. Kręci ci się w głowie i choć myślisz, że umierasz, to jednak jest to piękny, przełomowy, potrzebny moment, w którym rozpoznajesz wszystko to, co stało się twoim gorsetem. Myślisz, że się rozsypujesz, a to rozsypuje się, odpada twój gorset. Dziwnie ci bez niego, dziwnie, bo jest w nim nieco luźniej. Jest jak twoja skóra, bez niego czujesz się wyeksponowana, naga, niechroniona. Wtedy właśnie to ten moment, gdy wielu z nas, pragnąc pełni, ucieka od niej do starego, szybko zaciąga z powrotem i zaciska, odbierający witalność, gorset. Do czasu, bo każdy w końcu się zreflektuje, że ucieczka też jest mechanizmem. I wtedy przychodzi czas, gdy wychodzimy poza ramy tego, w co uwierzyliśmy, że jest możliwe. Tak smakujemy obfitości. Tak łączymy się ze swoją kompletnością. Na początku powolutku, niepewnie, ale z czasem wyłania się zaufanie. Tak dojrzewasz, tak wzrastasz w swej świadomości i wracasz stopniowo do siebie, z każdym kolejno rozsznurowywanym, trzymającym cię w pionie węzłem. Oddychasz coraz głębiej, coraz pełniej. I wraca twoja trzeźwość, klarowność, poczucie kontaktu ze sobą, z wewnętrzną siłą. Zaczynasz zdawać sobie sprawę, że w życiu o wiele więcej niż myślałaś jest możliwe. Zaczynasz rozpoznawać, że w życiu nie chodzi o to, by się co chwilę cucić, żyć, byle przetrwać na bezdechu, ale można zacząć poluzowywać gorset, poszerzać się, wychodzić poza ramy, w nieskończoność. I nagle obfitość, kompletność przestają być pustym hasłem, konceptem. Nagle widzisz w nich konkret, bo one są bardzo sprecyzowane, konkretne. Obfitość jest dla ciebie wtedy, gdy w sobie czujesz, że zasługujesz, że masz wartość, wiesz, czego pragniesz, za czym tęsknisz i mimo lęku, wstydu, niepewności wyrażasz to, sięgasz po to. Czerpiesz z bezkresnej obfitości, a każde twoje otwarcie na więcej daje coraz więcej sposobności, o których inaczej nie mogłoby być mowy. Zachwycasz się, czujesz jak karmiące, niepojęte i pełne jest życie, gdy tak do niego podchodzisz. Kompletność natomiast jest dla ciebie wtedy, gdy patrzysz na całą siebie ze wszystkim, co kiedyś nazywałaś skazą, ułomnością, problemem i mówisz sobie, że taka właśnie z tym wszystkim jesteś okej, zasługujesz na wszystko, co się w tobie pojawia i po co sięgasz. Przechadzasz się ulicami miasta i dookoła siebie widzisz mężczyzn i kobiety. One noszą na sobie wciąż gorset, a oni zamiast tego mają swoje ograniczające oddech krawaty. Niektórzy z nich są dumni, niektórzy uwierzyli, że im strojniejsze szaty, tym więcej są warci. Idą więc i cucą się co po chwila, by przetrwać. Grają, szukają, gonią, czekają na chwilę wytchnienia. I chciałabyś im opowiedzieć, podzielić się.
jak pełne, karmiące jest życie, gdy rozbiorą się z tego, co ich zawęża. Zamiast tego po prostu przechodzisz obok, oddychając głęboko, bo bez gorsetu. A oni, prędzej czy później, spojrzą na ciebie i poczują to, za czym tęsknią. Nie wiedząc jednak jeszcze, czym to jest, zapytają sami siebie, co ona takiego ma, co sprawia, że tak promienieje. Wtedy, nie będąc jeszcze tego świadomi, poluzują pierwszy węzeł swego gorsetu czy krawatu. Kiedyś wszyscy, niczym na amerykańskim finale szkoły, ściągniemy z siebie i poszybują w górę wszystkie nasze gorsety, bo to już się dla wielu z nas dzieje. Czy dla ciebie też? Tylko ty to wiesz.